Cześć, jak się macie, tutaj PLK Damian, witam was, trzeci dzień z rzędu, dzisiaj kolejna dziesiątka piłkarzy z FIFA 15. Rozpoczynamy numer 30, to Neymar, jego overall został powiększony o 2, nadal słabsza noga, 5 gwiazdek, czy zasłużona? No dobra, zdobył gola na Mistrzostwach Świata, jednak czy ten gol, kurde, dobra, będę polemizował, jednak ja tam nie widziałem takiej siły, okej, technika była, jednak... To zostawmy, no dobra, taki Neymar ma 5 gwiazdek, jednak jeśli Neymar ma słabszą nogę na 5, to myślę, że i wiele innych piłkarzy powinno mieć ją na takim samym poziomie. Mimo że overall zwiększony, tak jednak dostał minus 4 do podań. Nie mam pojęcia, jak kalkulowane są te oceny, ponieważ niektóre są po prostu zaskakujące. Dobrze, numer 26 jest to Mats Hummels, środkowy obrońca Borussii Dortmund. Dostał do overalla 1, również plus 1 tempa, plus 1 strzelania i plus 2 do obrony. Ta statystyka fizyczna jest naprawdę dziwna i plus 3 do dryblingu, ponieważ kurde, typ ma 90 siły, tam a teraz mówię a propos FIFA 14, 90 siły, 90 celności główek. No i tutaj te skakanie oraz balans czy cokolwiek, stamina, o. Balans i stamina mu tą statystykę obniżają. Naprawdę, to taki pic na wodę, bo to nie robi różnicy. I tak, co sobie sprawdzę na footheadzie później, jakie ma główki, tak naprawdę. I proszę, taka to tam statystyka. Według mnie taka zmiana na siłę, bo co? To, że gracz nie będzie miał tych główek na karcie, to raczej nie oznacza, że kurde, nagle jego główki będą słabsze w grze. No chyba, że się mylę, nie? No nie wiem, no dla mnie to tak logiczne troszkę jest. Chyba tak podobnie uważacie. No dobra. 28 Mesut Özil. Ciekawostka, wszyscy w ogóle gracze dzisiaj mają overall 86. Minus 1, staty takie same, tylko podania mu zwiększyli o 1. Używałem go kilka razy w grze, jednak szału nie było. Jakoś nie podobał mi się. Może to się w 15 zmieni, no. Demo wychodzi za 4 dni, albo za 8 dni. Niedługo, jakoś 12 albo 9 z tego co pamiętam. W ogóle już wszyscy zawodnicy rok temu byli na footheadzie. To moja ulubiona strona a propos FIFA. Zawodników można było już sobie wszystkich sprawdzić dnia 6 września, czyli właściwie rok jutro minie od ujawnienia pełnej bazy danych zawodników. Więc no, nie obrażę się, jeśli historia się powtórzy, choć myślę, że baza będzie dostępna dopiero po tym, jak wszyscy ci zawodnicy zostaną ujawnieni, czyli no... Webup 12 startuje, no to pewnie 10 tak bym stawiał ujawnienie wszystkich zawodników w grze. 27 Thomas Müller. No cóż, jeden z takich najjaśniejszych punktów reprezentacji Niemiec na Mistrzostwach Świata, jaki ważny zawodnik Bayernu Monachium, pozycja to prawa pomoc. No kurde, ładnie wygląda, choć ja wiem, czy to... Lubię, jak zawodnik jest bardzo szybki, czy tutaj Błaszczykowski na tym skrzydle. Ale kurde, 81 tempo, 84 strzelania, 82 podań. Wszystko zostało zwiększone w porównaniu do FIFA 15 overall o 1. Gdyby miał te 4 gwiazdki sztuczek, byłoby świetnie. Ale nie ma. Ach. Kolejna niemiecka gwiazda jest to Marco Reus. No, dostał kartę Team of the Season, w przeciwieństwie do niektórych zawodników jego overall nie został zmniejszony, ba podwyższony o 1. Strzały na takim samym poziomie, plus 4 do podań, co sprawi, że jedna karta, och, na pewno będzie droga, ale zabójcza, mi to jest pewne, ale dobrze, kurde, zabójcze karty mają być bardzo drogie. Tylko nie aż tak drogie, że pod koniec FIFA będę mógł sobie je kupić, ale niech zabójcze karty. Powtarzam się, ale ja chcę widzieć różnicę między Roycem a Varelą, okej? Swoją drogą Varela chyba z 5 gwiazdek słabszej nogi będzie miał. Ojen, long shoty. No zobaczymy. Manchester United, środkowy pomocnik ofensywny, miejsce 25, Angel Di Maria. Cóż, to co najbardziej rzuca się w oczy, to jego pozycja. Jest to środkowy pomocnik ofensywny. Dokładnie, 90 tempa, 79 strzałów, 83 podań i bardzo wysoki dribbling. Cholera, ta karta będzie niesamowita, a w dodatku przekonwertujmy go na napastnika w duecie z Rooneyem najlepiej, albo z Van Persim.
to będzie po prostu wyśmienite. No ale też ceny tych zawodników będą okropne. Ale karta wygląda naprawdę miodzio, choć no patrząc na to, jak bardzo jego gra wpłynęła na osiągnięcia Realu Madryt, to wydaje mi się, że jego rating powinien być nawet wyższy, no te chociaż 87, ale naprawdę na te oceny trzeba przymknąć po prostu oko. Ze względu na to, że na miejscu 24 mamy Aguero. Kun Aguero, overall minus 2. Chłopak dostał Team of the Season. No ale dobrze, nie mi to oceniać, nie śledzę Manchesteru City. Mimo że overall mniejszy, tak jednak na przykład plus 2 do strzelania. No spoko, i w dodatku plus 4 do podań. Okej, jej, spoko. Miejsce 23, Wayne Rooney. Overall minus 1, a statystyki praktycznie pozostają takie same. Bo właściwie nic się nie zmieniło, znaczy obniżyli mu defending. Z pewnością wiele osób się z tym nie zgodzi. Bardzo dobrze potrafi wracać do obrony, ale jak widzimy, dla... Nie wiem, jak oni to po prostu liczą, cholera, nie mam wglądu do tego. I tutaj dla mnie niezbyt miła niespodzianka, ponieważ Yaya Touré nadal taki sam overall, czyli 86, minus 1 tempo, za to plus, uwaga, 8 do strzelania, co jest zdecydowanie zasłużone, plus 1 do podań, statystyka fizyczna aż 90, jednak obniżyli mu obronę do 3. No... Na Team of the Season pewnie dostanie wszystkie staty powyżej 80, to tempo trochę boli. Szkoda, że nie będzie żadnej karty, która będzie miała wszystko 80, no chyba że Guarin. Ale Guarin na pewno dostanie downgrade, plus no też te tempo miał na niższym poziomie. Według mnie Yaya Touré po takim sezonie, jaki miał w Manchesterze City, powinien mieć spokojnie rating na 87-88, no kurde. Z tego co kojarzę, był w pierwszej trójce strzelców BPL, no albo mi się wydaje, jednak naprawdę to jakie gole strzela, to jest niesamowite, ale no dobra, podwyższyli mu strzelanie, podwyższyli i to też jest ważne. Ach, te rakiety będą lecieć i tak go nigdy nie wypróbuję. Ostatnia karta na dzisiaj, środkowy pomocnik FC Barcelony, legendarny Xavi. No overall 86, czyli minus 3 w porównaniu do FIFA 14, no cóż, chłopak, pan Xavi, że tak powiem, już 34-35 lat, ale też chciałbym w takim wieku mieć taki overall. A co go tam obchodzi, jaki ma overall w FIFA? Chciałbym w ogóle mieć overall. Czy zmiany w statystykach jakieś widoczne? Minus 1 do podań, minus 1 do dryblingu, minus 1 do strzałów i to taki wielki downgrade. Ale jakoś nigdy nie czułem tych zawodników, no bo to nie mój styl gry. Mój styl gry to podać, wykopać przez całe boisko i ewentualnie strzelić. Więc dobrze, to była porcja na dziś, jej trochę zaspało i wrzucili je późno. Jednak liczę na to, że jutro będzie to normalnie o godzinie 18. Poznajemy... prawie że pierwszą dziesiątkę, tylko przed dziesiątką. I coś czuję, że jutro właśnie zobaczymy Lewandowskiego, bo nadal go nie ma. Przestanę, dobra. Wiecie, kiedy przestanę mówić o Lewandowskim? Wtedy, kiedy cholera go wydadzą. Ha, nie spodziewaliście się tego, czyż nie? No dokładnie. Dobra, dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam. Cześć.